Witam Państwa serdecznie na kolejnym filmiku. Dziś zaproszę Państwa znowu do zrobienia ze mną takiej torby. Torba jest fajna, ponieważ można sobie tutaj wykorzystać również resztki sznureczków, tak? Tutaj w tej dużej wykorzystałam i w tej małej szarej. Wzór wygląda fajnie i w różnych kolorach i w jednokolorowy. Te trzy, które widzimy, robiłam sznurkiem bawełnianym, którego jest w 250 gramach 225 metrów. I te trzy torby robiłam szydełkiem 3,5. Tutaj mam taką torebkę. Tą robiłam ze sznurka polipropylenowego od Polskich Nici. To jest sznurek 2 mm i szydełkiem 3. I teraz jeszcze Państwu pokażę sznurek, który będzie dostępny za około 2 tygodnie na stronie Polskich Nici. To jest sznurek polipropylenowy, ale o grubości 4 mm. I tutaj ja robiłam szydełkiem 4,5. Ale mówię, jak mówię, ten sznureczek po prostu dostałam na przetestowanie. Uważam, że sznureczek jest super, się nim robi. I torebeczka też wyszła śliczna, tak? I teraz zaczynamy już robić. Proszę Państwa, każdy sobie zrobi takie dno, jak będzie potrzebował torebkę. Proszę zobaczyć. To jest dno od tej szarej torebki, tak? Czyli robimy prostokąt. I to jest dno od tej największej torebki, tak? Oczywiście ja zaraz zaczniemy robić te dno, ja zaraz pokażę, jak to zrobić, tak? Także będziemy sobie regulować szerokość i długość dna i wtedy będziemy wielkość torebki sobie regulować. I tu proszę zobaczyć, my będziemy również dzisiaj robili te węższe dno, czyli będę robić 4 półsłupki, a tu zrobiłam z 8 półsłupków, tak? To co, ja dzisiaj również będę pracowała sznurkiem polipropylenowym od Polskich Nici i szydełkiem 3. Czyli będę robić tą czerwoną torebkę, tak? Oczywiście zaczniemy od oczek łańcuszka i zrobię tych oczek 4. Raz, 2, 3, 4. Przytrzymuję te oczko ostatnie palcem, zrobię jeszcze jedno oczko łańcuszka i w tym czwartym oczku zrobię pół słupek. W kolejnym pół słupek, w kolejnym pół słupek i w kolejnym pół słupek. Szerokość tego dna, jak mówiłam, to węższe było na 4 półsłupki, te szersze na 8, czyli musi być liczba podzielna przez 4, tak? Robimy z 4 lub z 8 półsłupków. Teraz zrobię oczko łańcuszka, odwrócę robótkę i w tych kolejnych 4 półsłupkach zrobię po jednym półsłupku. Raz, 2, 3 i 4. I znowu oczko łańcuszka, odwrócę robótkę i w tych 4 półsłupkach zrobię po półsłupku. Raz, 2, 3 i 4. I znowu oczko łańcuszka, odwrócę robótkę i w tych 4 półsłupkach zrobię po półsłupku. I teraz, drodzy Państwo, każdy zrobi długość dna zależną, jaką będzie chciał otrzymać dużą torebkę, tak? Ja w tej największej, gdzie robiłam szydełkiem 3,5, zrobiłam chyba 52 rzędy, 52 minus 1, liczba podzielna przez 4 minus 1, tak? Czyli ja zrobiłam 51 rzędów. W tej czerwonej zrobiłam 36 minus 1, czyli zrobiłam 35 rzędów półsłupkami. W tej małej szarej
zrobiłam 24 minus 1, czyli zrobiłam 23 rzędy półsłupkami. W tej złotej zrobiłam 28 minus 1, czyli zrobiłam 27 rzędów półsłupkami. I tak jak mówię, każdy sobie zrobi tyle rzędów, jaką będzie chciał szerokość torebki otrzymać. Ja w tym momencie zrobię 40 minus 1, czyli zrobię 39 rzędów. I to będzie na tą czerwoną torebkę, tak? Czyli zrobimy, ja mówię, ja zrobię 39, a Państwo według uznania, tylko liczba musi być podzielona przez 4 minus 1. I ja zrobiłam 39 rzędów, czyli 40 podzielone przez 4 minus 1 rząd, tak? I teraz w tym ostatnim półsłupku zrobię półsłupek, czyli wbijam się w ten półsłupek, tak? Ponieważ mamy 39 rzędów i w każdym tym brzegowym półsłupku będę robić półsłupek. To jest 2, 3, 4, 5. Ponieważ mamy 39 rzędów, powinniśmy mieć 39 półsłupków. I ja już zrobiłam 39 półsłupków. I tak jak mówiłam, jeżeli ktoś zaczął od 23, przypuśćmy, to z tych półsłupków miał teraz 23. Jeżeli ktoś by zaczął od 51 rzędów, miałby tych półsłupków 51. 39 półsłupków i teraz na ten pierwsze oczko łańcuszka, tu gdzie zaczynaliśmy robić półsłupki, tu wbijam szydełko i robię półsłupek. I to jest jako 40 słupek, półsłupek, przepraszam, na tym boku, tak? W tym samym miejscu zrobię teraz jeszcze jeden półsłupek i to będzie pierwszy z czterech na tym boku. Czyli raz, dwa, trzy i cztery. I teraz tu zrobię jeszcze jeden półsłupek, tak? Bo tu mam cztery półsłupki i teraz przejdę już na ten bok, czyli zrobię w tym samym miejscu jeden półsłupek i do końca będę robić półsłupek na każdym półsłupku brzegowym. To mam jeden, teraz drugi, trzeci, czwarty i piąty. I tym razem powinniśmy mieć do końca 40 półsłupków, czyli tu na tych wąskich bokach po 4, a na tych długich z jednej i z drugiej strony po 40 półsłupków. I ja już zrobiłam 40 półsłupków z tej strony, czyli mam z tej strony 40, tu 40, tu 4 i tu 4, czyli nam daje liczbę 88, która jest podzielna przez 4. I teraz oczywiście zamknę oczkiem ścisłym. Zrobię 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i w tym samym miejscu zrobię jeszcze 2 słupki. Ominę 3 półsłupki i w czwartym półsłupku zrobię półsłupek, 3 oczka łańcuszka i w tym samym miejscu zrobię jeszcze 3 słupki. Raz. Dwa. I trzy. Ominę teraz trzy półsłupki. Raz, dwa, trzy. I w czwartym zrobię półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. I w tym samym półsłupku zrobię jeszcze trzy słupki. Raz.
2 i 3. I znowu ominę 3 półsłupki, raz, 2, 3. W czwartym zrobię półsłupek, 3 oczka łańcuszka i w tym samym półsłupku zrobię jeszcze 3 słupki. Raz, 2 i 3. I znowu ominę 3 półsłupki, w czwartym zrobię półsłupek, 3 oczka łańcuszka i w tym samym miejscu jeszcze 3 słupki. I tak będziemy powtarzać do końca rzędu. I znowu ominę 3 półsłupki, raz, 2, 3, w czwartym zrobię półsłupek, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki. I tak robimy dookoła. I ja już zrobiłam pierwszy rząd wzoru, tak? Czyli robiliśmy półsłupek, 3 oczka łańcuszka i w tym samym miejscu jeszcze robiliśmy 3 słupki. Następnie omijaliśmy 3 półsłupki, robiliśmy półsłupek, 3 oczka łańcuszka i w tym samym miejscu 3 słupki. Zaczynając rząd, zrobiliśmy tylko 3 słupki, więc jeszcze w tym samym miejscu zrobię półsłupek, 3 oczka łańcuszka i w tym trzecim oczku zamknę rząd. I teraz, drodzy Państwo, proszę zobaczyć, odwrócę robótkę, przejdę na te 3 oczka łańcuszka, tak? Na te 3 oczka łańcuszka, zrobię tu oczko ścisłe, 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze w tym samym miejscu zrobię 2 słupki. Raz i 2. Przechodzę na następny motyw. Tu mamy 3 słupki, tak? I te 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. Pod ten trzeci słupek wkładam szydełko, przeciągam nitkę i robię pół słupek. Teraz zrobię 3 oczka łańcuszka, nawinę nitkę i przejdę na te 3 oczka łańcuszka z poprzedniego rzędu i na tych 3 oczkach łańcuszka zrobię 3 słupki. Raz, 2 i 3. I znowu przejdę na trzeci słupek, pod tym słupkiem szydełko, przeciągnę nitkę, zrobię półsłupek, raz, 2, 3 oczka łańcuszka i przejdę na te 3 oczka łańcuszka i na tych 3 oczkach łańcuszka zrobię 3 słupki. Raz, 2 i 3. I znowu przechodzę na trzeci słupek, raz, 2, 3, szydełko pod słupek, przeciągam nitkę, robię półsłupek, 3 oczka łańcuszka i przechodzę na te 3 oczka łańcuszka z poprzedniego rzędu i robię na nich 3 słupki. Raz, 2 i 3. I znowu przejdę na ten trzeci słupek, szydełko pod słupek, przeciągam nitkę przez 2, raz, 2, 3 oczka łańcuszka i przejdę na te 3 oczka łańcuszka z poprzedniego rzędu i zrobię na nich 3 słupki. I tak będziemy pracować już do końca rzędu. Czyli znowu przejdę na trzeci słupek, szydełko pod ten słupek, przeciągnę nitkę, teraz przez 2, 3 oczka łańcuszka, przejdę na te 3 oczka łańcuszka z poprzedniego rzędu i zrobię na nich 3 słupki. Ja już zrobiłam drugi rząd wzoru, tak? Zaczynając rząd, zrobiliśmy od razu na tych 3 oczkach łańcuszka 3 słupki. Czyli teraz jeszcze pod ten trzeci słupek szydełko, przeciągnę nitkę, zrobię półsłupek, 3 oczka łańcuszka,
i oczkiem ścisłym zamknę rząd. I teraz znowu odwrócę robótkę, szydełko pod te trzy oczka łańcuszka, zrobię oczko ścisłe, trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze dwa słupki. I znowu pod ten trzeci słupek szydełko, przeciągnę nitkę, półsłupek, trzy oczka łańcuszka i na tych trzech oczkach łańcuszka z poprzedniego rzędu zrobię trzy słupki. Czyli praktycznie robimy cały czas to samo. Wszystkie te rzędy są powtarzalne, tylko za każdym razem musimy odwrócić robótkę. I znowu pod trzeci słupek półsłupek, trzy oczka łańcuszka i na tych trzech oczkach łańcuszka zrobię trzy słupki. I teraz, drodzy Państwo, tak robimy już do końca, tylko pamiętamy, że za każdym razem musimy robótkę odwrócić, tak? Ja mam trzeci rząd, więc po skończeniu tego rzędu zrobię tych rzędów jeszcze 12, więc będę miała ich 15, tak? Czyli będzie torebka taka sama jak ta czerwona. Przy tej szarej również zrobiłam 15 rzędów, dlatego ona jest taka lekko podłużna. Przy tej największej zrobiłam rzędów 25, a tu, gdzie robiłam kolorami, robiłam po dwa rzędy kolorem, tak? Nie po jednym rzędzie, tylko po dwa. I razem tych rzędów ma 25. Więc tu się spotkamy, jak ja zrobię 15 rzędów, bo nie wiem, jaką Państwo będą robić, jak dużą torebkę. Ja zrobię tych rzędów po skończeniu tego trzeciego jeszcze 12. I ja już zrobiłam 15 razy, powtórzyłam ten sam rząd, tylko za każdym razem odwracałam robótkę. I teraz już będziemy wykańczać, czyli będziemy robić tą górę półsłupkami, tak? Czyli ja jestem już na słupku, zrobię oczko łańcuszka i na tym słupku zrobię pół słupek. I na kolejnych dwóch słupkach również zrobię po pół słupku. Tu robiliśmy trzy oczka łańcuszka. Szydełko pod te trzy oczka, przeciągam nitkę i też robię pół słupek. I znowu na każdym słupku robię pół słupek. I pod te trzy oczka łańcuszka szydełko i robię pół słupek. I na kolejnych trzech słupkach również robię po pół słupku. Czyli tak byśmy na każdym motywie robili po cztery półsłupki. I znowu szydełko pod te trzy oczka łańcuszka, półsłupek i na tych trzech słupkach zrobimy po jednym półsłupku. I znowu pod te trzy oczka łańcuszka zrobimy półsłupek i na każdym słupku po jednym półsłupku. I tak zrobimy do końca rzędu, tak? Czyli pod tymi trzema oczkami łańcuszka wkładam szydełko, przeciągam nitkę, robię półsłupek i na każdym słupku również robię po jednym półsłupku. I tak pracujemy do końca rzędu. I ja już skończyłam rząd, czyli zrobiłam cały rząd półsłupkami. Czyli na tych trzech oczkach łańcuszka robiłam półsłupek i na tych trzech słupkach robiłam też po półsłupku. I teraz już, drodzy Państwo, będziemy robić na tych półsłupkach półsłupki, czyli oczko łańcuszka, półsłupek. Czyli na każdym półsłupku zrobimy półsłupek. I teraz każdy tych rzędów też sobie zrobi tyle, ile uważa, tak? Czy 4, czy 5, czy 3. To już jak tam komuś pasuje, tak? Każdy ma inne
tutaj zrobiłam raz, dwa, trzy, cztery, ale tego czwartego nie liczę, bo ten czwarty będziemy jeszcze dorabiać, bo będziemy robić troszkę inaczej, bo będziemy robić pętelkę na guziczek w tym czwartym, tak? Tutaj zrobiłam raz, dwa, trzy, też cztery. Chyba tylko w tej dużej zrobiłam więcej. Zaraz zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu zrobiłam aż razem sześć rzędów, tak? Także po skończeniu tego rzędu półsłupkami ja zrobię taki rząd półsłupek na półsłupku jeszcze jeden. Czyli będę miała trzy rzędy półsłupków. Czyli na każdym półsłupku półsłupek i po skończeniu tego rzędu zrobimy jeszcze jeden taki rząd. Półsłupek na półsłupku. Ja już zrobiłam trzy rzędy półsłupków. Teraz proszę sobie złożyć torebkę. Ona się ładnie również podzieli na pół. I proszę zobaczyć, w tym miejscu z tyłu włożyłam sobie białą niteczkę, tak? Bo tu jest połowa, tak żeby ładnie później guziczek zamontować, żeby on był na środku, tak? Ona się ładnie na pół, proszę zobaczyć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jako na tym miejscu pokazuje mi połowę, tak? I tu sobie włożyłam niteczkę. Czyli do tego miejsca robimy jeszcze półsłupki, tak? Czyli dalej robimy czwarty rząd półsłupków, tylko dojedziemy do tej białej niteczki, tak? Spotkamy się, jak dojedziemy do tej białej niteczki. I ja już doszłam do momentu, gdzie mam białą nitkę, już ją sobie mogę wyciągnąć. Czyli wiem, że tu jest środek. I teraz tu zrobię oczko ścisłe. I zrobię raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście oczek łańcuszka. I wrócę na to samo miejsce i zrobię oczko ścisłe i powstała nam pętelka do guziczka, tak? I teraz już do końca rzędu będę robić półsłupki, czyli na każdym półsłupku półsłupek i tak już do końca rzędu. I ja już zrobiłam ostatni rząd półsłupkami i oczywiście tu mam tą pętelkę do guziczka, tak? I teraz tą torebkę również wykańczam oczkami rakowymi, czyli będę szła do tyłu, tak? I przyciągam. Oj, uciekło mi. Jeszcze raz. Czyli cofamy się do tyłu, przeciągam nitkę i przez dwie. I w kolejnym półsłupku przeciągam nitkę i przez dwie. I w kolejnym przeciągam nitkę i przez dwie. I na kolejnym półsłupku przeciągam nitkę i przez dwie. Przeciągam nitkę i przez dwie. I tak pracujemy aż do pętelki, tak? Czyli cały czas robimy oczka rakowe. Czyli robimy je do tyłu. I znowu w następny półsłupek i przez dwie. Następny półsłupek przeciągam i przez dwie. I tak pracujemy aż dojdziemy do pętelki. Ja już doszłam do miejsca, gdzie mamy pętelkę, tak? I teraz tą pętelkę po prostu ominę, tak? Ominę i od razu w kolejnym tym półsłupku wbiję się, przeciągnę nitkę
i teraz przez dwie. I czyli dalej już robimy do końca. W każdym półsłupku się wbijamy, przeciągamy nitkę, wbijam, przeciągam i przez dwie. I pętelka nam się schowała, tak? I znowu w kolejnym półsłupku przeciągam i przez dwie. I teraz już kończymy ostatni rząd, czyli tak już robimy do końca rzędu. I ja już skończyłam, tak? I teraz jeszcze tylko Państwu pokażę, proszę zobaczyć. Wywrócę dorobkę na lewą stronę. I na lewej stronie praktycznie jest taka sama, tak? O, proszę zobaczyć. Na lewej stronie torebka wygląda tak samo. Także wzór jest i na jednej, i na drugiej stronie. I teraz Państwu pokażę, jak zrobić ten śmieszny guziczek. Tutaj pomimo, że torebkę robiłam z tego grubego sznurka, to zrobiłam z tego guziczek, z tego polipropylenu, który dzisiaj pracowałam na filmiku, ponieważ z tego grubego sznurka, proszę zobaczyć, guziczek wyszedł bardzo duży, byłby nieproporcjonalny do torebki, tak? Jak ktoś nie ma, to można sobie z bawełny i zrobić taki guziczek, to już można sobie tam dopasować kolorem, tak? Ja tylko Państwu pokażę, jak ten guziczek zrobiłam. Oczywiście zaczniemy od oczek łańcuszka. I zrobię tych oczek 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Zamknę w kółeczku oczkiem ścisłym. I teraz w tym kółeczku zrobię 10 półsłupków. Wrabiając oczywiście tą niteczkę, która nam została, tak? Czyli 1, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty. Czyli mam zrobione 10 półsłupków na kółeczku. Teraz zamknę rząd oczkiem ścisłym. Nie chcę mi szydełko wejść. I teraz zrobię 2 oczka łańcuszka. Nawinę nitkę i wbiję się w to kółeczko. I przeciągnę nitkę i zrobię teraz dopiero słupek. I znowu nawinę nitkę w ten środeczek szydełko i zrobię słupek. Nawinę nitkę w środek szydełko i zrobię słupek. Czyli ja tych słupków już mam 3. To będzie czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty i piętnasty.
No jakby ktoś robił tym grubszym sznurkiem, tym większy guziczek, to proponuję tych oczek łańcuszka na początku zrobić 6, a nawet 7. I teraz, drodzy Państwo, zamknę oczkiem ścisłym. Utnę nitkę, ale tak, żeby dość dużo mi zostało, tak? I teraz, ponieważ ja nie mam takiej igły z dużą dziurką, nie przycięło mi się. Można to zrobić. Wyciągam tą nitkę i teraz będę na okrętkę. Jeżeli ktoś ma igłę z taką dużą dziurką, to może to zrobić igłą, tak? Ja, ponieważ nie mam takiej dużej igły, to robię to szydełkiem. Czyli w każdym słupku, przepraszam, przeciągam nitkę przez każdy słupek. Już ostatnie. I teraz ściągam tu, gdzie zaczynałam najpierw. Dlatego tą niteczkę też zostawiliśmy. Jakby komuś wyszła, to jest za duża dziurka. Wyginam tą stronę i teraz ciągnę za tą nitkę. O. I powstał nam guziczek. I teraz te dwie niteczki zwiążę. I przyciągnę przez torebkę. Jeden sznureczek. Tu. I teraz tu sobie zawiążę. Nawet 3 razy. Oczywiście ten sznureczek zaraz obetnę i podpalę, tak? Żeby się nie... O! I mamy ładny guziczek. O! I tak wygląda nasza torebka. Co do rączek, drodzy Państwo, to ja oczywiście robię na karabinczykach. Tutaj myślę, że też śmiało można sobie przyszyć, zrobić rączki bez karabinczyków i sobie tutaj po boczkach przyszyć. Ja tylko Państwu szybciutko pokażę, jakie te rączki akurat tutaj zrobiłam. Troszkę inaczej, słupkami, ale troszkę inaczej. I teraz zrobię 7 półsłupków na początku, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Teraz zrobię 3 oczka łańcuszka. Odwrócę i w kolejnym półsłupku zrobię słupek. Czyli te pierwsze 3 oczka łańcuszka było jako pierwszy słupek. Czyli drugi słupek, trzeci,
czwarty, piąty, szósty i siódmy. I teraz znowu trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek, odwrócę robótkę, w kolejnym słupku zrobię słupek, czyli mam dwa słupki, nawinę nitkę, ten trzeci słupek, szydełko pod słupek, przeciągnę nitkę i dopiero teraz przez dwie i przez dwie. Czwarty słupek zrobię słupek w słupek, piąty słupek również zrobię pod słupek szydełko i dwa ostatnie słupki zrobię słupek na słupku, czyli raz, i dwa. I znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, odwrócę robótkę i tym razem będę robić słupek w słupku, czyli drugi słupek, trzeci słupek, czwarty słupek, piąty, szósty i siódmy. I znowu trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek, odwrócę robótkę, w drugim słupku zrobię słupek i w trzecim słupku zrobię słupek, ale pod słupkiem szydełko, czyli słupek, w czwarty słupek zrobię słupek na słupku, piąty słupek pod słupkiem przeciągnę nitkę i dwa ostatnie słupki zrobię słupek na słupku. I tak będę powtarzała te dwa rzędy, aż osiągnę wymiary, które potrzebuję dla paska, tak? Czyli w jednym rzędzie robię dwa słupki, słupek pod słupkiem, słupek zwykły, słupek pod słupkiem i dwa słupki. Kolejny rząd robię słupek na słupku i kolejny na przemian, czyli znowu dwa słupki, słupek pod słupkiem i słupek na słupku. Każdy z Państwa zrobi tyle rzędów, ile potrzebuje, tak? Ja zrobię tych rzędów tak, żeby mieć około 90 cm, żeby miała rączka. I tak wygląda mój pasek, tak? I mój pasek ma około 90 cm. To już tak, jak ja mówię, każdy zrobi sobie długość taką, jaką potrzebuje, tak? I oczywiście czyli jeden półsłupek, drugi półsłupek, trzeci, czwarty, piąty, szósty i będzie siódmy półsłupek. I paseczek mamy zrobiony. No i tak jak mówię, no każdy sobie te rzędy powtórzy tak, ile będzie potrzebował, tak? Bo każdy jednak z nas jesteśmy niższe, wyższe, także nie powiem, że tęższe i szczuplejsze. Także każdy ten paseczek będzie potrzebował o innych wymiarach. No nic, myślę, że się torebka podoba, bo torebka, jak widzicie Państwo, w każdym praktycznie rozmiarze, czy duża, czy mała, prezentuje się super. I teraz tak, nie mówiłam na początku, ile zużyłam sznurka, bo tu, jak widzicie Państwo, zużyłam resztki, tak? Miałam dwa szare i trochę z tego szarego mi zostało. Myślę, że około 3 motków na tą dużą trzeba mieć z tego sznurka bawełnianego, czyli około 550, myślę, że 600 metrów trzeba mieć. No na tą małą czerwoną
zszedł mi motek i na rączki musiałam wziąć z drugiego, tak? No na te małe, na tą też z bawełny, na tą małą, tak? Ich tutaj za dużo. To myślę, że tutaj spokojnie starczy motek, bo też miałam niecały motek tego jasnego, szarego i dodałam jeszcze tutaj te cztery rzędy innym szarym, tak? Myślę, że jakby jedna kolorowa, to spokojnie by starczył jeden motek. No i na te polipropylenu, na te małe, spokojnie starczy jeden motek, tak? Ślicznie dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.